No, witajcie w dzisiejszym pięknym dniu, długim weekendzie, czas odpoczynku i relaksu. Ja też dzisiaj się relaksuję, a mianowicie widzicie mój warzywniak, uwielbiam mój warzywniak, uwielbiam warzywka i dzisiaj dla nich idę robić witaminki, a mianowicie idę po krzywy. Z Dianką idziemy na spacer, więc pójdziemy od razu nazbierać pokrzyw i zrobimy gnojówkę z pokrzyw, żeby dokarmić moje warzywka, bo cały czas coś nowego sieję, cały czas nasadzam, pikuję i tworzę nowe grządki i potrzebujemy zasilania, więc słuchajcie moi drodzy, dzisiaj oprócz tego, że robię gnojówkę z pokrzywy, to też robię eliksir zdrowia dla siebie. Idę nazbierać mniszka lekarskiego i robię syrop z mniszka, żeby mieć siłę nagrywać super filmy dla Was. No więc zapraszam do spacerku na zbieranie pokrzyw i mniszka lekarskiego. Chodźcie! Mam odpowiedni sprzęt, czyli rękawice i worek. I zbieramy herbatkę dla naszych warzywek.
Chyba starczy. Myślę, że starczy. Rzucę tylko do beczki. I słuchajcie, herbatka dla warzywek gotowa. Idziemy teraz po nasz zawiesiłam się. Co? Nasz. Myślę, że cała łąka tu jest. Zobaczcie. Cała łąka. Zaraz będziemy tu zbierać. To zbieramy. To zbieramy. Zapomniałam oczywiście nazwy. Jak to ja? Całe życie problemy z nazwami. Zapominam po prostu nazw. Wszyscy na to mówią, lecia, to nie jest mecz. Zbieramy nasz kwiatek żółty. I to nie mlecz. Mam na razie tyle mniszka, ale po drodze do domu jeszcze sporo jego rośnie, więc nazbieram jeszcze. Bo to na razie na sam początek będę na razie na bieżąco sobie ten syropiak robiła, bo dopiero mniszek zaczyna kwitnąć, więc jeszcze dużo będę robić. Idziemy do domu, po drodze zbieram mniszek. Pokażę Wam, jak przygotować tego mniszka. Chodźcie. No i przyszliśmy i wrzucamy tu do wody, do beczki moją herbatkę pokrzywową dla moich warzywek, kijku. Dobra, niech się tutaj namacza. Zamykamy. Tak, zamykamy. I niech się tam przerabia. O. Idziemy robić teraz syropek z mniszka lekarskiego. Chodźcie. No i słuchajcie, przyniosłam mniszka. Wsypuję go do wody, do litra wody. Mniszka tak z 300 kwiatów. Jak będzie więcej, też się nic nie stanie, będzie bardziej konsystencjonalny. Taka będzie po prostu forma bardzo intensywna i może będzie wtedy na przykład z wodą rozcieńczyć sobie pić. No i słuchajcie, ja tego mniszka sobie namoczę trochę, poczekam, aż wszystkie żyjątka stąd wyjdą. I tak, gotuję 15 minut. Odstawiam i jutro dodam 2 cytryny i kilogram cukru i
podgotuję jeszcze z 15 minut tak na wolnym, wszystko na wolnym ogniu, żeby mi taką konsystencję stworzyło takiego syropku, takiego jak miodek. Więc teraz na razie sobie ładnie go przesegreguję, poczekam aż żyjątka odejdą i poduszę go na 15 minut na wolnym ogniu i jak i odstawię na 24 godziny, żeby fajnie to wszystko smacerowało się, fajnie to wszystko przerobiło, to po prostu jutro działam znowu. I dorzucę tutaj tylko te dwie cytryny. Można też dodać anyżowych ziaren, nie anyżowych, goździkowe ziarenka można w moździerzu utłuc i dodać, bo one są też konserwantem, ale ja chcę teraz zrobić na bieżąco sobie ten syropek, żeby był właśnie taki na teraz, żeby był czas, będę go trzymać. A na zimę sobie zrobię już z tymi goździkowymi, żeby już do spiżarni sobie zanieść i przez zimę jeść, nie? Pić właściwie. No, więc ja sobie tutaj działam z moim mniszkiem. Pokażę Wam, jak już zrobię w następnym filmiku. Dzisiaj relaks totalny, na łące zbieranie, odpoczywanie. Resztę dnia odpoczywam, nic nie robię, więc cóż, dziękuję bardzo za oglądanie do końca, za polubianie, za subskrypcję. Subskrypcję nienawidzę. No i słuchajcie, i co? I będziemy się widzieć w kolejnym odcinku, w kolejnej naszej realizacji. A tymczasem mniszek niech się tutaj moczy i będzie super miodek, super syropek. Niech się wymoczy, niech sobie żyjątka wyjdą. Jeszcze przelecę, później sprawdzę. O, już super. Nie, dzisiaj rano w ogóle to tak jest chłodnawo, wiatr wieje, nie widziałam w ogóle żadnych żyjątek. Zanim tu przyszłam, to pół godziny te robaki wszystkie już z kosza nawet wyłaziły. Okej. Okay. No to tyle. To dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa! Pichcą. Widzicie to? Widzicie? Pichci się tu fajnie. O. Się tu powoli. A słuchajcie jeszcze, właśnie. Oczywiście pamiętajcie o tym, że trzeba to odcedzić i to porządnie przez dwie gazy, albo nawet przez woreczek taki lniany, albo jakiś taki właśnie taki, że wrzucimy wszystko i wyciśniemy tam na maksa wszystko silnie, mocno i zwarcie. Słuchajcie, no, więc gotuję. Tak, z 15 minut naprawdę na wolnym ogniu. Odstawiam do jutra. Odciskam. Dosypuję cukier i cytryny. I jeszcze 15 minut, aż się fajnie sklaruje jak miodek i będzie super miodek. Do zobaczenia.